porównując pracę czy Agnieszki Holland, Wojtka Smarzowskiego, Romana Polskiego czy Jerzego, no to każdy ma swój wyrobiony już jakby styl pracy, nie? I ciężko powiedzieć, czy jest lepszy, czy gorszy, bo na przykład Wojtek, robiąc filmy, ma wszystko przemyślane, ale Wojtek lubi mieć kilka wariantów zawsze, nie? Że na przykład, powiedzmy, scenografia, aktorzy są gotowi i włączamy kamerę i robimy dalej. To jest taki przykład, nie? Robimy jedną scenę i Wojtek mówi, bardzo fajnie, podoba mi się, a teraz ty bądź bardziej zły, a ty płacz. Zrobimy trochę inny wariant, nie? I potem tych wariantów mamy z 10 różnych i można tak naprawdę 4 filmy na postprodukcji zrobić na montażu, bo Wojtek szuka tych odpowiednich dla siebie emocji.